Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Dur fedrujecie bez zaopatrzenia, bez niczego. 100 aut stoi w tej chwili, jedna się mogła. Ani nasze domy, ani infrastruktura miejska, ani generalnie to, co się wokół nas znajduje, nie jest zabezpieczone na taką eksploatację górniczą. I dodatkowo jeszcze bardzo poważnie zagrożony jest zbiornik wody podziemnej, główny zbiornik wody podziemnej pod Jaworznem, Chrzanowem i Imielinem. On po prostu zostanie zdewastowany, zniszczony tą eksploatacją górniczą. To są miliardy litrów czystej wody, które wyrobiskami górniczymi spłyną do Wisły. My spotykamy się tutaj po to, żeby przeciwko tym planom Polskiej Grupy Górniczej i kopalni KWK Ziemowit Piast zaprotestować, żeby powiedzieć, że się absolutnie na to nie godzimy, że jest ogromny opór społeczny w Imielinie przeciwko tej eksploatacji. Wszystko zostało zrobione poza naszymi plecami, po cichu, gdzieś tam, coś tam, ktoś robił i w końcu wyszło, że jest kopalnia, powstaje z dnia na dzień. Jakiś plan. Plany, które są w ogóle zrobione nieczytelnie, nierzetelnie, na przykład w moim przypadku, mam studnię głębinową, w ogóle nie jest ujęta. Rezerwuaru wody jako takiego nie ma, niczego nie ma. Pisze jedno odwołanie, drugie, trzecie. Kopalnia nie odpowiada, bo po co będzie odpowiadać? Przecież ona jest ponad państwem, ponad wszystkim. No nie zgadzam się, żeby kopalnia poszerzyła swoją działalność, bo już tyle jest niszczących zakładów tutaj wkoło, że my mieszkamy tam na peryferiach przy dwóch kamieniołomach, że my już więcej nie chcemy, żeby szkód powstawało, a też walczymy o spokojne, zdrowe miasto dla naszych dzieci i wnuków. Myśmy się budowali, miał być teren rezerwowy, a tu nagle wychodzi, że budują kopalnie. Mamy taki domek drewniany, ja wiem, czy się nie będzie szkód poważnych, także po prostu absolutnie się nie zgadzamy. A kamieniołomy swoje robią, także mamy dosyć. Chcemy, żeby ktoś zdał sobie sprawę, że tego typu decyzje o rozpoczęciu eksploatacji pod miastami, o rozpoczęciu nowych eksploatacji powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi. Przede wszystkim powinna być wzięta pod uwagę opinia lokalnie mieszkających tutaj ludzi. Mieszkańcy obawiają się tego, że nagle ziemia się obniży nawet o 6 metrów, jak mówią eksperci. Obniżenie ziemi o 6 metrów jest bardzo niebezpieczne dla tych budynków, które tutaj się znajdują. Grozi zawalenie tym budynkom. Dodatkowo jeszcze eksperci wskazują na to, że zagrożona jest woda, która się tutaj znajduje, ten zbiornik podziemny i zbiornik Dziećkowice. Ja rozumiem, to jest górniczy region i tak dalej. Te kopalnie, które są, niech pracują, jeżeli mają jeszcze co wydobywać, ale na miłość boską nie budujmy kolejnych. Tym bardziej, że od samej decyzji budowy kopalni to miną lata, zanim jakikolwiek węgiel z niej zostanie wydobyty. Do tego czasu tutaj nasze domy się pozawalają, pozapadają, woda ucieknie. To jest po prostu katastrofa ekologiczna, która nam tutaj grozi.